Siema. Z racji tego, że sprzedaję kamelony, pojawia się kolejny filmik o kamelonach. Osobom, które już kupiły lub kupią u mnie kamelona, na pewno się to przyda. A osoby, które już mają kamelona lub zamierzają kupić kamelona, tylko że na przykład nie umie, to też im się na pewno to bardzo przyda, ponieważ jest to przydatna rzecz i nie każdy o tym wie, że można tak to rozwiązać. A więc zapraszam do filmiku. Tak jak już pewnie wyczytaliście w tytule, dzisiejszy filmik jest o pojeniu kamelonów, o skraplaczu dla kamelonów. I dzisiaj pokażę wam moje rozwiązanie, żeby wam ułatwić trochę życie. Są to takie bajery, szmery. Oderwę jedno. Tak profesjonalnie nazywa się to przyrząd do infuzji. Tak jak macie napisane, wszystko macie też gdzieś na pewno w podpisie filmiku, sobie możecie zobaczyć. Przyrząd do infuzji, kosztuje to złotówkę, więc majątek, nikogo na to nie stać. Znaczy przynajmniej u mnie złotówkę, u was może nie wiem, o 50 groszy droższe będzie albo coś. Więc, no ale więcej niż kilka złotych na pewno nie będzie kosztowało, więc pewien majątek, nikogo na to nie stać. Tylko mnie, więc wy tego nie wykorzystacie, no ale zrobię filmik, żeby nie było. No dobra, otworzę, pokażę wam jak to działa. Na gumeczkę tu zczepione i to wygląda po rozpakowaniu tak. Tak naprawdę mamy trzy elementy plus wężyk. Trzy takie elementy, takie no. Mamy trzy elementy. Zbiorniczek z taką igiełką, o tutaj. Zbiorniczek z taką igiełką. Pokrętełko takie. Tyk, tyk. I końcówka, z której też się zdejmuje osłonkę. Bu, 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 bu. Dobra. Teraz pokażę wam, jak to wszystko zamontować. Ja musiałem skoczyć po kilka rzeczy, a więc potrzebujemy zwykłą butelkę. Ja używam takich zwykłych 1,5-litrowych butelek po wodzie. Nożyk też potrzebujemy. Ja mam taki nożyk, taki sprężynowy i robimy małą dziurkę w nakrętce. Musisz pamiętać, trzeba, żeby nie wbijać mocno, tylko powoli kręcić, żeby dziura była jak najbardziej okrągła. O. I pamiętać też trzeba, że mamy ją przymierzyć do wielkości o tej o igły. I ja bym proponował robić mniejszą dziurkę niż ta igła, żeby tą igłę na chama wepchać, żeby nam potem nie przeciekało. Ostatecznie można też to zasilikonować potem lub coś, no ale lepiej zrobić małą dziurkę, żeby potem nie trzeba było tego silikonować, nie każdy ma silikon i tak dalej. Więc w moim przypadku dziurka będzie takiej wielkości. Dziurka takiej wielkości, a igła jest takiej wielkości. Więc igła jest szersza niż dziurka, ale o to chodziło. I dotąd mi wchodzi igła tak na luzie. A dalej to już trzeba na chama wpychać. I teraz najcięższy moment. Przeskok. Dobra. Teraz nam tu nic nie powinno przeciekać, jeśli tak na chama wbiliśmy to, że tak powiem, na chama. Okej. Możemy sobie odkręcić butelkę. Nalać wody do środka. Potem z powrotem możemy zakręcić butelkę. I tu mamy wszystko ładnie, szczelnie. Ok, teraz pokażę wam jak dalej działa. Tutaj musimy, jak na razie zdjęliśmy jedną osłonkę z tą z igły, która nie będzie mi wcięło ją, a będzie mi potrzebna, ponieważ ja na razie nie dożywał tego, bo już dla swoich kamelonów to mam. No dobra, zaraz ją znajdę. Mamy tutaj też taką zabezpieczenie na końcówce. I tutaj możemy igłę wsadzić, wenflon jakiś czy coś takiego, tak jak jest w kroplówce normalnie. Ale że to jest dla kamelonów, to ja nie widzę potrzeby, więc ja do terrarium wsadzam taką końcóweczkę i to jest wystarczająco.
I ostatni z rzeczy, które zostało, to mamy te magiczne pokrętełko, które po prostu służy do tego, żeby regulować częstotliwość kropli spadających do terrarium. Możemy całkowicie, teraz mamy całkowicie zakręcone, w ogóle nie będzie kapać, a gdy mamy na maksa odkręcone, to leci ciurkiem woda. I tu sobie regulujemy po prostu. To już tam każdy sobie znajdzie. Nazwę tego przyrządu macie w podpisie, żebyście sobie mogli pójść do każdy do swojej apteki i kupić coś takiego. To są naprawdę groszowe sprawy, jest przydatna rzecz, użyteczna. Można do tego podłączyć nawet 20-litrową bańkę, jeśli ktoś chce i nie będzie musiał tam wcale dolewać wody prawie, tylko raz na Bóg wie ile czasu. Ja używam 1,5-litrowych butelek i tam co jakiś czas dolewam wodę. Co ja jeszcze tu mogę powiedzieć? Mogę wam jedynie już tylko pokazać, jak to działa u mnie. Bum, idziemy. Mamy młode kamelony i u nich sprawa wygląda tak, że mamy tu wężyk. Tam mamy na górze butelkę, nie wiem czy ją widać. Chyba ją widać w tej chwili. Po drugiej stronie butelki jest coś tam podstawione, żeby to lepiej działało. Wbite jest w butelkę tam. Idzie tutaj rureczka. Tu mamy to do częstotliwości, idzie rureczka z powrotem nad lampką i sobie tutaj kapie obok lampki. I to sobie skapuje potem po liściach i tak dalej. Pokażę wam teraz, jak to jest z tą częstotliwością kapania. Okej. Widzicie? Jest na full i leci sobie tak ciurkiem woda. I teraz mogę wziąć na minimum. No. Jest na minimum i nic nie kapie. Mogę wziąć tak na pół gdzieś. Chwila, o. I sobie tak okapię. Mogę jeszcze mniej. Będzie kapało raz na jakiś czas. Dobra, mniejsza. Okej, okay, ten filmik nie ma na celu pokazania, jak działa przyrząd do infuzji, jak to podłączać i tak dalej. Bardziej mi chodziło o to, żeby wam zarzucić, zapodać pomysł, ponieważ nie każdy może na taki pomysł wpaść. Więc taki po prostu pomysł wam pokazuję. A co jakiś tam dokładnego montażu i tak dalej, to na pudełku od tego przyrządu do infuzji macie dokładny opis. Więc każdy już sobie poradzi sam. Ja tylko pokazałem, jak ja to zrobiłem oraz dałem wam pomysł. Mam nadzieję, że wam się przyda, ponieważ moim zdaniem jest to potrzebna rzecz i będziecie się cieszyć. Siema, do następnego filmiku.